Chciałbym zacząć od tego, że chyba wszyscy się zgodzimy, że dawniej było lepiej, bo dawniej graliśmy sobie w piłkę na podwórku, biegaliśmy, nie martwiliśmy się niczym. Gdybyśmy byli bibliotekarzami 80 lat temu, to byśmy mieli tak doskonałe warunki pracy. Albo 60 lat temu takie. W każdym razie wtedy było lepiej albo przynajmniej łatwiej, bo w momencie, kiedy naukowiec przychodził do biblioteki, to było wiadomo, że jeżeli jest profesorem, to będzie siedział w czytelni profesorskiej, jeżeli jest, nie jest jeszcze profesorem, to będzie siedział w zwykłej czytelni. Będziemy mu dostarczali oryginał obiektu, którego nie jestem w stanie pokazać, bo gdybym miał tu jakąś ilustrację, to już by nie był ten oryginał. Także zapraszam do Biblioteki Narodowej, tam można dostać oryginały niektórych obiektów do dotknięcia, jeżeli ma się oczywiście uzasadniony interes badawczy. Na szczęście już te kilkadziesiąt lat temu zaczęto stosować wynalazki techniczne umożliwiające udostępnianie nie tylko oryginałów i pojawiły się fotografie. Ten pan, który był na zdjęciu trzy slajdy wcześniej, to profesor Stefan Fertel-Wierczyński, z którego archiwum, które jest teraz w Panie Poznańskim, pochodzą te zdjęcia. To jest rozmyślanie przemyskie, które fotografował przed wojną, czy zlecał fotografowanie go. Po wojnie z oryginału, który pozyskał dla Biblioteki Narodowej w celu zabezpieczenia go z przemyskiego biblioteki biskupa przemyskiego, grekokatolickiego, dla zabezpieczenia pozyskał do Biblioteki Narodowej i wykonał podobiznę tego rękopisu, żeby nie przesyłać jedną odbitkę któremuś wybranemu naukowcowi, żeby sprawdzić lekcję tego lekko zatartego tekstu na środku strony, bo zachowało się kilkanaście listów wysyłanych przez Wierczyńskiego do rozmaitych autorytetów z prośbą o przeczytanie tego jeszcze raz, bo w 30 lat wcześniej, kiedy Brückner wydawał transkrypcję tego rękopisu, to jeszcze to było wyraźne, ale nie było pewne, czy to była właściwa lekcja i w związku z tym trzeba było poprosić o opinię, ale atrament trochę wyblakł, niestety. Wykonano zatem druk, który służył naukowcom przez mniej więcej 50 lat, podobiznę tego rękopisu. A później przyszło przyspieszenie, to znaczy to jest takie wtrącenie do tego sposobu udostępniania naszych danych. W 1956 roku profesor Wierczyński chciał dostać kopię mikrofilmową rękopisu z Paryża, ale dyrekcja Biblioteki Narodowej w Paryżu zawiesiła udzielanie zezwoleń na sporządzanie fotokopii na skutek opinii niektórych bibliotekarzy, że fotografowanie niszczy miniatury. Mieliśmy dokładnie taką samą sytuację półtora roku temu w Bibliotece Narodowej, kiedy Instytut Konserwacji przeprowadził analizy i stwierdził, że stosowanie światła lamp błyskowych nie szkodzi w większym stopniu oryginałom niż jakiegokolwiek innego światła. Przedtem panowała opinia, że może zajść tak zwana reakcja dwufotonowa. Miałem nie mówić implementacja. Dwufotonowa, przepraszam za to też. W każdym razie zaszło przyspieszenie w naszym świecie i mimo tego przyspieszenia cały czas powinniśmy chronić zbiory, zapewniać dostęp do nich i reagować na oczekiwania odbiorców.
I to przyspieszenie jest takie, jak to zresztą zauważył już 150 prawie lat temu chyba Lewis Carroll, który tfie w Alicji po drugiej stronie lustra, stwierdził, że tu trzeba biec ze wszystkich sił, żeby być, zostać w tym samym miejscu. Żeby się gdzieś dostać, trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej. I rzeczywiście, tak musimy robić, bo 12 lat temu zrobiliśmy na najlepszym dostępnym sprzęcie. Oj, nie wyszło mi, przepraszam, błąd. Nie, dobrze, przepraszam. Na najlepszym dostępnym sprzęcie zrobiliśmy kopię cyfrową tego samego rękopisu, o którym mówię od kilku chwil. I już 10 lat później to małe po lewej stronie na dole to jest ta kopia, którą zrobiliśmy 12 lat temu, obok kopia, którą zrobiliśmy 2 lata temu na najlepszym dostępnym sprzęcie. I trochę się boję, co będzie za następnych 12 lat, kiedy najlepszy dostępny sprzęt znowu pozwoli wykonać jeszcze lepszej jakości kopię. No ale z tym musimy żyć chyba. Mamy kilka wyzwań związanych z digitalizacją i w związku z tym z dostępem danych cyfrowych. Są różne ministerstwa, które nas nadzorują, nas w sensie instytucje dziedzictwa kulturowego i naukowców. I jest od niedawna prawo o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Przy czym 5 lat temu zaczęło obowiązywać także wobec bibliotek, w tym uniwersyteckich, muzeów i archiwów. I w wytłumaczeniu, dlaczego musiało zostać zmienione prawo po 10 latach, między 2003 a 2013 dyrektywa Unii Europejskiej, musiała się zmienić, ponieważ ilość danych rośnie w postępie geometrycznym, są generowane i gromadzone nowe rodzaje danych i zmieniają się technologie pozwalające na analizowanie, wykorzystywanie, przetwarzanie tych danych. I no, nie nadążamy po prostu. I my, biblioteki, i one, muzea, i one, archiwa, i wy, naukowcy. Bo wszystko zmienia się na tyle szybko, że musimy pamiętać o tym, że powinniśmy, przynajmniej tak nam się wydaje w Bibliotece Narodowej, udostępniać wszystkie dokumenty, które należą do domeny publicznej. Powinniśmy je udostępniać w najlepszej możliwej jakości, w formatach otwartych, pozwalających na przetwarzanie zarówno naoczne przez naukowce, jak i komputerowe przez urządzenie myślące sztucznie. I wraz z tymi obiektami powinniśmy udostępniać metadane. I taka jest u nas teoria. Ale między prawem a lewem jest no taka spór nieustający chyba. W związku z tym w praktyce pojawiają się kwestie problemów prawnych dotyczące na przykład tego, czy coś jest w domenie publicznej i co to znaczy, że coś jest w domenie publicznej. Pojawiają się problemy z zapewnieniem jakości reprodukcji, która będzie właściwa. I pojawiają się problemy ze sposobem udostępniania. Tu mamy dokument wydany cyfrową kopię oczywiście, dokumentu wydanego w 1689 roku, prawa, domena publiczna, prawa dostępu dla wszystkich bez ograniczeń, właściciel praw, zaraz. No bo jeżeli właściciel praw istnieje, to nie może to być domena publiczna, nie wiem, coś się nie zgadza. W momencie, kiedy mówimy o reprodukcjach, to mówimy o urządzeniach, o oprogramowaniach, o standardach. No i tu się nagle okazuje, że nie mówimy o standardach, ponieważ takich standardów w zasadzie nie ma. Są zalecenia czy dobre praktyki, ale standardów jeszcze nie udało się ustalić. Mimo że istnieje od kilku, nie, jeszcze kilku, chciałem powiedzieć kilkunastu, ale od kilku lat istnieją centra kompetencji, które mogłyby ze sobą się spotkać. Apel oczywiście, spotkajmy się i ustalmy wspólne standardy tam, gdzie da się to ustalić. No jest praktyka udostępniania, która jest, pies jaki jest, to każdy widzi.
Inny aspekt praktyki udostępniania to są fragmenty cytowane, powiedzmy, ze stron internetowych różnych instytucji. Jedna z nich sądzi, i bardzo mi się to podoba, że kopie plików źródłowych zostały wykonane za publiczne pieniądze, więc można je zamówić nieodpłatnie w tych miejscach, gdzie są przechowywane. A inna instytucja podlegająca pod tego samego ministra ma cennik i z tego cennika korzysta. Nie do końca przynajmniej sądzę, żeby sposób finansowania tych instytucji był różny. Inne jest podejście do praktyki szerokiego udostępniania danych. Sposób udostępniania ma też aspekt taki, że my staramy się udostępnić, my, Biblioteka Narodowa i wiele innych instytucji, już nie będę taki niesprawiedliwy, stara się udostępnić dane w sposób najlepszy możliwy. I mamy tutaj przykład tego, jak pewna instytucja przeprowadziła OCR na udostępnianym przez siebie fragmencie czasopisma. Natomiast udostępniła równolegle także wizerunek tego czasopisma. W związku z tym, kiedy skopiowałem ten fragment i wrzuciłem go do darmowego oprogramowania umożliwiającego OCR, to dostałem coś takiego. Więc tu chyba jest potwierdzona nasza zasada, żeby udostępniać wszystko, co możemy, bo udostępniamy nasze OCR-y, ale wiemy, że nie robimy tych OCR-ów perfekcyjnie, więc udostępniamy także obrazy, z których ktoś, kto ma lepsze narzędzie, albo więcej czasu, albo moce przerobowe, może skorzystać i zrobić lepiej. No i jeszcze mamy metadane. Problemem, o którym była jakoś tam wcześniej mowa też przy prezentacjach muzealnych, bo archiwalnych raczej nie, chyba. Przepraszam, czy są jeszcze archiwa na sali? Czy mają problemy z elementem twórczym w opisach naszych dokumentów? No, myślę, że nie. Podobnie jest z danymi dotyczącymi materiałów bibliotecznych. Uważamy, że należy je udostępniać jak najlepiej i w pełnej otwartości, pełnej możliwej otwartości. To nie jest koniec. Dlatego na przykład Biblioteka Narodowa niestety na 3 dni przed świętami Bożego Narodzenia udostępniła informację o tym, że dane zostały udostępnione przy pomocy serwisu API data.bn.org.pl i tam można pobrać wszystkie rekordy bibliograficzne, wzorcowe, egzemplarzy. Można je pobrać na różne sposoby. Pracujemy też nad naszym serwisem prezentacyjnym, dodając możliwości wyszukiwania, bo jeżeli coś mamy, a nie da się tego wyszukać, to jest to oczywiście niedostępne. I piesek, o, jaki ładny. To jest piesek namalowany przez tego samego artystę, co ten piesek. I mam nadzieję, że takich piesków będzie coraz więcej. Takich jak ten. Dawniej nie było lepiej, tylko dawniej było inaczej. To jest pismo profesora doktora Stefana Wierczyńskiego, redaktora i kierownika zleceniowych prac edytorskich w Poznaniu, do sklepu detalicznego z prośbą o przydzielenie 5 kg papieru kancelaryjnego, 10 kg papieru maszynowego, 10 kg papieru liniowanego i 10 kg papieru kratkowanego. Wszystko to w celu wydania rękopisu Rozmyślania Przemyskiego z zasiłku Prezydium Rady Ministrów. I na tym chciałbym skończyć. Prosimy o pieniądze, dajcie nam pieniądze, kupimy sobie papier, będziemy mogli coś na nim napisać. Dziękuję.